Link do moich koszulek i naszywek znajdziecie w opisie. Cześć, witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden i chciałem wam dzisiaj pokazać latarki z rodziny HM65R od Fenixa. Mamy wersję R taką tradycyjną, której używam od lat. Jest wersja Super Raptor. Jest wersja tutaj najnowsza HM65R-DT. I jest jeszcze wersja HM65R-T. Oprócz tego wersje DT występują w trzech różnych wariantach kolorystycznych. Postanowiłem nagrać ten film ostatnio, nawet kanapowy komandos prosił mnie o pomoc w wyborze latarki, o doradzeniu. I tak naprawdę sporo osób się mnie pyta, czym te latarki od siebie się różnią. Więc dzisiaj postaram wam się pokazać to na prostym przykładzie. Niestety modelu Super Raptor nie mam. Jeżeli chcecie, możecie wpaść na kanał Wyprawy Leona. Leon go używa od lat. I tylko powiem, na czym polega różnica. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam. Dodam jedynie, że jest to w mojej opinii najlepsza latarka, jakie używałem, najbardziej funkcjonalna. Oczywiście są latarki mocniejsze, lżejsze, cięższe, robiące różne inne rzeczy. Jeżeli chcecie zobaczyć film z tą latarką, nagrywałem ją dokładnie w tym samym miejscu, ten film. Wyświetla wam się oczywiście w karcie i oczywiście wam się wyświetla w opisie tego filmu, więc możecie sobie... W zasadzie moja opinia od tamtego czasu się nie zmieniła, mimo że ileś latarek przerobiłem. Ostatnio miałem okazję też jakieś Armiteki testować, ale no nie. Sorry, nie moja bajka, zwłaszcza że Armitek nie jest kanadyjski, a z jakichś tam wschodnich kierunków, które niekoniecznie chce się tym producent chwalić. Także nie polecam Armiteka. Oczywiście chciałem podziękować wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Dzięki, że jesteście, że wspieracie. Zawsze można kliknąć przycisk wspieraj. A jeżeli zdecydujecie się robić to w najwyższym progu, to oczywiście jest zapalniczka do zgarnięcia, zrobiona przeze mnie tymi oto ręcami z łusek i z paracordu. I oczywiście taka ważna sprawa, naszywki i koszulki w sklepie Tigerwood. Widzieliście zajawkę na początku, wszystkie macie tam rzeczy wypisane na dole. Wszystkie łapki, taktyczne komentarze, to wszystko wspiera moją działalność. Tak samo jeżeli uważacie, że ten film jest przydatny, możecie je sobie gdzieś tam na Facebookach repostować, to też zawsze wspiera zasięg. Oczywiście reklamy, 30 sekund niepominiętej reklamy także gdzieś tam kapie do mojej skarbonki. Zajmijmy się latarkami. Mówiąc najprościej, wersja HM65R. W tym miejscu ten reflektor, jest to światło skupione, zimne. Tutaj mamy ciepłe światło, rozproszone. W wersji Super Raptor to światło jest zimne, to też jest zimne. Oprócz tego Super Raptor ma taki tryb, że po osiągnięciu jakiegoś tam stanu napięcia baterii po prostu nie jest zrzucany tryb na niższy, żeby oszczędzać baterię. Cały czas do samego końca, do odciny świeci, ustawicie 1000 lumenów, będzie wam świecić 1000 lumenów, aż wam odetnie po prostu akumulator, więc on może się wcześniej skończyć, ale cały czas dysponujecie maksymalnym trybem, który sobie tutaj ustawiliście. W zwykłej tej, którą ja mam, czyli HM65R, nie Super Raptor, po jakimś tam czasie, producent podaje to gdzieś tam w minutach, możecie sobie to odnaleźć, bez sensu, żebym wam to mówił. Za każdym razem ogniwo też, na przykład po roku użytkowania, te wartości już też będą trochę inne, aczkolwiek ja 4 lata akumulator w tej latarce mam, dalej świeci, dalej działa. Ostatnio byłem na Baraniej Górze w nocy i nic się nie działo, było wszystko ok. Latarka dała radę, świeciłem w drugim trybie. Oczywiście macie linki, wszystkie dane techniczne, bo tutaj są delikatne różnice, że tam jedna ma 100 lumenów więcej, któraś ma mniej. Jest to tak naprawdę nieistotne i dla zwykłego użytkownika tak naprawdę dużej roli nie odgrywa. Wersja HM65RT różni się od tej mojej latarki tak w zasadzie tylko tym systemem mocowania, który ponoć jest lubiany przez biegaczy. Tutaj mamy taki system, tu mamy taki, inny kolor paska, ten pasek jest trochę szerszy. I w tym momencie możemy sobie, zakładamy tą latarkę, dokręcamy i ona nam sobie, powiedzmy, siedzi. Możemy ją jeszcze dopuścić, dokręcić mocniej. Pociągamy, ona się luzuje, ją ściągamy. Czyli takie szybko złącze, szybkie montowanie. Dla biegania jak najbardziej. Myślę, że ten pomarańczowy design paska jest bardziej widoczny na drodze. Aczkolwiek tutaj w nocy też mamy odblaski. Jak widzicie, to ma 4 lata. Nawet ostatnio po baranie prałem to w pralce. Trochę się podniszczyło. Ale dalej to ogumowanie trzyma. Jest tu fajnie ogumowane. Jest to świetnie wykonany pasek do latarki. Zresztą sama latarka też jak na swoją moc i na swoje możliwości
nie jest ciężka. Link w opisie do wszystkich tych latarek możecie sobie sprawdzić. Wersja DT w tym miejscu, tu niech mi złapie ostrość, też posiada światło skupione. Trochę słabsze i to światło jest barwy ciepłej, tutaj jest zimnej. Oprócz tego ona jest w trzech różnych wersjach kolorystycznych, ta jest powiedzmy jak najbardziej stonowana. Pokażę Wam te dwie latarki, oczywiście są jeszcze inne, więc musicie sobie to wymyślić. Największą różnicą dla mnie po prostu jest tutaj światło skupione ciepłe, tutaj rozproszone ciepłe i te latarki się w zasadzie tylko tym różnią. Jak dla mnie, ciężko mi jest powiedzieć, która jest lepsza, która jest gorsza. Ja tą lubię, to światło rozproszone robi mi robotę, podoba mi się właśnie tak jak chodzimy w górach. Jak coś nagrywam też mogę sobie fajnie doświetlać kadry. Więc pokażę Wam jak świecą i sami sobie osądźcie, którą z tych wersji po tym moim wytłumaczeniu, jeżeli będziecie chcieli decydować się na Fenixa, bo oczywiście rynek jest bogaty od biedronkowych jakichś tam innych rzeczy. Ja Fenixa polecam i nie tylko dlatego, że pracuję w firmie, która go dystrybuuje. Już zanim pracowałem w Kolbie, tej latarki używałem i dalej jestem z niej zadowolony. Tak jak mówię, to nie jest najlżejsza, najmocniejsza, najbardziej jakaś rewolucyjna latarka. Ona po prostu ma te światło rozproszone i skupione. Zresztą mówiłem o tym filmie. Jest to dla mnie super opcja, zwłaszcza, że kręcę filmy. Klasyczne HM65R, jak widzicie, ona jest nieźle poobijana. Mamy tryb światła rozproszonego. Teraz. Ten jest najmocniejszy. Najsłabszy. Drugi tryb. Trzeci tryb. Tu jeżeli odpalimy analogicznie też ten lewy przycisk. Jak widzicie mamy ciepłe światło. Też trzy tryby. Zupełnie inny odcień świecenia. Gasimy. Tutaj jak widzicie różnicy specjalnej nie widać. No i to w zasadzie wszystko, co chciałem Wam pokazać odnośnie różnic w tych latarkach. Wszystko inne doczytacie sobie w opisie. Ja dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli obejrzeliście do końca, zostawcie hashtag Morden. Chcę tutaj za bardzo wchodzić, zresztą ktoś już tutaj idzie, nie wiadomo jak tam z ochroną, więc dzięki za uwagę i przejdźmy się jeszcze, zaraz tutaj nie będziemy przeszkadzać, jakiś mowa, teraz pogonimy.